No halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ludzkie, jestem Shorem, to jest kolejny odcinek Skyrima i eskortowaliśmy Esbjerna, znaczy eskortowaliśmy, nie eskortowaliśmy, ciężko stwierdziłem, tutaj sam dotarł, bo my się w sumie teleportowaliśmy, jest szansa, że szliśmy razem z nim, ale w zasadzie mała. O kurwa! Ziomek by pancerz jakiś ubrał, chociaż nie, bo w sumie nie rzucać, oj przepraszam, zobacz. O, patrz. Jest git. Widzisz? Udało ci się tu dotrzeć. A mogę bażanta? I to nawet w jednym kawału. Dobrze. Chodź, wiem, gdzie możemy porozmawiać. Złoto tu jest. Orgnar, stań na chwilę za ladą. Ba-ra-ra-ra-ra-ra. On cały czas stoi za tą ladą. Pierwszy. I zamknij. Wiesz, ty jestem, kurwa. Moi kochani, jak wam mija dzionek, co? Jak wam mija dzionek? Misie, moje drogie, widzę Lidia, ty też jesteś zajebista. Ja sobie tu klapnę, a wy będziecie stać. Tak, w poprzednim odcinku zdobyliśmy taki legendarny miecz, który mam tu przy pasie, ale nie widać go, bo nie wygnę tak głowy. Jestem gadem, ale tak wam go mogę pokazać, że on tam jest, widzicie? Wchodzi w ziemię, jest tak ostry, że aż przecina cement, bruk, beton, płytki marmurowe, kurwa, wszystko. Tak. Smocze dziecię? Look at this. Posprzątałem ci stolik. Troszkę głupawa jest dzisiaj. Także fajnie. Znalazł! Co to jest? O kurwa. Ja to tak przewinę, okej? Okay? Przeczytacie sobie. Dzięki. Niebiańska przystań zniesiona wokół jednego z głównych obozowisk wojskowych akawirczyków na pograniczu. Okej. Podczas podboju Skyrim. Wiesz, o czym on mówi? Ty też powinnaś. To tutaj zbudowano ścianę żałosne. By w jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę. Muszę zobaczyć, ile kosztuje ta figurka z Anduinem, właśnie. Zajebiste jest ta, co była w kolekcjonerce. Ona pewnie krocie teraz kosztuje, ale... O, strzały, to jest masa. Dzięki. Sławy ściany Alduina w tamtym czasie, jednego z cudów starożytnego świata, jej lokalizacja była... Ale zgaduję, że ty wiesz, gdzie ona się znajduje. No bo ona tak lekcje drabia, wiesz? Żadnemu z was? Jezus Maria, tragiczne. Ja wiem, co to jest. No skoro tam jest wiedza o wszystkich smokach, no to... Co za babka, ja pierdzielę. O kurwa, nie wyjdę stąd. Pomocy? O, dobra, dałem radę. Bez paniki. Muzyka jest świetna, nie? Tam jakiś bard sobie przygrywa w tle. Po prostu o niej zapomniano. Archiwa ostrzy skrywały tak wiele... Tak było, nie kłamie. Mnie udało się ocalić jedynie kilka skrawków. Uważasz więc, że ściana al... Tarara, ja wiem, gdzie to jest. Byliśmy tam w tym miejscu, moi drodzy. Byliśmy tam w tym miejscu, ale zanim się tam udamy... Po raz kolejny, to udamy się do domu, a w domu sobie zostawimy ten pancerz ostrzy, który ma Lidia na sobie, bo nie mogę patrzeć, jak ona w tym hełmie sobie siedzi. O Jezusku drogi, jak my karczycho dzisiaj boli, dramat. Wbijemy się tu. Łożesz kurwa, ja nie chcę, żeby oni wszyscy ze mną do domu chodzili. Nikt was tu nie zapraszał. Goddammit. Gatunat. Wypierdalać! Proste. Moje potwory... O nie, Lidię tam zostawiłem. Fuck my life. Dobra, trudno, to chociaż swoje rzeczy wyrzucę. Ona pewnie za chwilę przyjdzie. Miałem to zrobić przed odcinkiem, a oczywiście zapomniałem. Skrzynka. Tu mamy rudy piękne, ładne. Czy my mamy jakieś sapki? Tu mam, coś tu mogę wyrzucić.
Smoczych łusek nie mam, smocze łuski jak już to malitka właśnie. Ametysty kradzione, jakieś tutaj te rubiny, to nie mogę, to nie mogę. Lidia? Jestem tuż za tobą. Czym mogę służyć, mój tanie? Czekajcie, bo ja coś pomieszałem. To. A to sobie weź. I masz pełny? Tak, nie masz tylko hełmu, ale hełm ci jest w sumie niepotrzebny. Ja sobie teraz mogę wziąć trąbę powietrzną i spróbować się... O kurwa. Tak się właśnie kończy, nie? Jak się... A, goddammit. Większy plecak by się nam przydał. O, już. Już jeszcze troszkę. Nice. Sztos. Tutaj se pierdolniemy, pancerz ostrzy. Buty ostrzy, hełm ostrzy, rękawica ostrzy, tarcze ostrzy, zbroje ostrzy i zniknął mi manek. O dobra, bo już myślałem. Czy ja mu mogę miecz dać jeszcze przy okazji? Fascynujące. Ziomek, weź się kuźwa, nie podniecaj, co? Łaskawie, zrób to dla mnie. Łuk drawina. Łuk drawina też tu gdzieś damy. Jak ona mnie denerwuje? Nie. Aha, bo ja to muszę wyposażyć, zapominam o tym. A dajmy sobie tu po prostu łuk drawina. Nie wiem, po co mi to. Prawdopodobnie podniosłem to po prostu goniąc sobie tutaj po okolicy. Także szybko skoczmy tylko tutaj. Odrzucimy wszystkie zbędne rzeczy z ekwipunku, a kiedyś sobie je posortuję. Tak sobie to będę tłumaczył. Kieł zmierzch uważa 16. Nie wiem, czy ja chcę... O, mam miecz ostrzy. Dobra, jednak go miałem przy sobie, nie zwróciłem uwagi. Dobra, też go tu dam. Pelnicho. Ach. No tak. Pa, pararira, pa. Tu mamy wszystko. Co jest stąd? Udźwig 295. Dobra, nie ma tragedii. Możemy spierdzielać i wykonywać misję. Moi kochani, dziś będzie Skyrim na kanale. Jutro prawdopodobnie będzie coś innego, jeżeli mi się uda to dzisiaj jeszcze ogarnąć. Bo plany są, ale zobaczymy jak z nimi wyjdzie. I w niedzielę, niedziela, poniedziałek możliwe, że będzie przerwa. No tak. A, jeszcze smoka tu mamy, zajebiście. O kurwa! Może ja się uleczę, by nie... Jak mi przywaliła w ogóle, nie? Dobra, odwalona. Fajnie się bawię. Jeszcze krwawy smok... Jaki tu będzie rozpiździel, to ja nawet nie wiem. Dobrze, że jest ze mną Lidia. Lidia, która rozpierdziela wszystkich. Lodowy smok. Zajebiście. Dobra, ten se poleciał. Ja nie musisz być taka niemiła. W ogóle czemu? Ja wiem, że te smoki to są w ogóle chamy i prostaki, ale one nie muszą być taki tacy wredni dla niej. O, ty brzydalu, kurwa. O. Ty brzydalu, ble. Kto przyzwał tego otrona? Aha, Esbern tego otrona przyzywa, no tak. Spróbujmy sobie, co ja zrobiłem? Spróbujmy sobie jakieś inne strzały wyposażyć. Czy ja mam jakieś takie śmieszne? Złocista strzała? No niekoniecznie. Nie mamy, dobra, trudno. Uwielbiam tą muzykę ludziska, taki fun fact. Ta z walki z Mistrzostwem Świata, tak samo jak w tym, jak w Wiedźminie Trójce. Którego nie skończyłem notabene i kiedyś będziemy musieli go ograć, jak będzie czas. On się tam w ogóle napierdziela z kimś jeszcze.
Czemu nas tam nie ma? Co to jest? O, korzeń nirno słychać. O, no, jest wiedźmokruk. Najgorszy sort. Nie dość, że wiedźma, to jeszcze kruk. Nie no, do kruków nic nie mam akurat. Okej, nie ma wiedźmy. Kolejny renegat. A dong. Pustoszyciel. O nie. Dobra, musimy się uleczyć. Pyk, 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 pyk. Oczywiście, że dam. W ogóle jakie ona ma dziary na twarzy. Dzięki, Litka. Zajebista jesteś. Kufer tu mają. A w kufrze co? Jakieś gówno. Gdzie jest smok? Tam usiadł. Usiadł czy umarł? Usiadł. Smoku, czy ja mogę wiedzieć, co ty dupisz? Smoku. Smoku. Nie odlatuj, smoku. Nice, udało się. Albo mnie zjadł. Nie, dobra. Było słychać ostrze, czyli mnie nie zjadł. Czyli to ja jego. I za długo bym mnie żył w takim razie. Tak wygląda mordowanie smoka z perspektywy smoka. Co my tu mamy? Smocze kości, łuski i inne dziwne rzeczy. Litka, musisz coś dla mnie zrobić, słońce. Weź ze sobą... Weź ze sobą te rzeczy. Święta świeca? Co za gówno? Szklana świeca. Dobra, dajcie mi wchłonąć duszyczkę. A właśnie, bo ja bez maski chodzę, temu dostaję taki wpierdziel. Okej, mamy kolejną smoczą duszę wchłoniętą. Ja w ogóle krzyków nie rozwijam, nie? Zapominam o tym ciągle. Musimy wejść tutaj gdzieś. Okej, strasznie mnie irytuje, że ona tak komentuje wszystko. Strasznie. Gdybym mógł, to najchętniej zrobiłbym jej tak. Oj, do ogniska wpadła. Ale mi przykro. Jezus, wybaczcie. Pusty. To znak, żeby go otworzyć. To się zawsze kończy tak samo. A, to jest to miejsce, w którym się kiedyś zastanawialiśmy, co to kurwa jest tutaj. Oj, tu chodzi, filary. Ja tu wskoczyłem, tak na nielegalu gdzieś. A, tam przeskoczyłem na nielegalu, no tak. No i co, Esbern? Chyba się zbliżamy. Musimy uważać. Nie sposób przewidzieć, jakie pułapki i znaki ochronne zostawiły starożytne ostrze. Musimy mieć się na baczności. Czy ja to otwarłem, nie znając kombinacji? Możliwe? Też nie wiem, jakim sposobem się udało. Mam wrażenie, że coś jest nie tak. Generalnie. Nie sądzicie? Pytanie, czym to jest spowodowane? Czy tym, że tu się wbiłem kiedyś tak na przypale? Jak z Prometeusza morda. Szkoda, że w kufrze takie dziadostwo. Czy tutaj się coś znajduje? Dlaczego jest tak cicho? Dlaczego nie gra muzyka? Tam jest tutaj jakaś ruda. Rtęć. Tak średnio, tak średnio. Tam wygląda, jakby coś się miało znajdować. Dzień dobry.
Ta morda wygląda przerażająco. A oto i krwawa pieczęć. Jeszcze jedna dawno zapomniana sztuka. No to mamy tutaj ochotnika. Bez wątpienia. Aktywuję ją. Cóż, krew. Twoja krew smocze dziecię. Tak się kurwa bawić nie będziemy. Kurwa, rękawiczkę przetniesz, głąbie. W ogóle nie myślę, w ogóle nie myślę. Aj, teraz się wszystko rozświetliło, baja. Gęba się podniosła, ja mogę wbić. Wchodzimy do świątyni. Niebiańskiej świątyni. A może byś się nie rył, misiu? Ja miałem prowadzić. Ładnie tu, ładnie. Tutaj taka, prawda, płaskorzeźby na ścianach. Tutaj szkielet smoka. Bardzo dużo czaszek smoków, stół, krzesła, a tutaj jest jakieś drzwi do zbrojowni, a w zbrojowni zguba smoków. Zajebiście. Ma na manekinie cokolwiek? Nie, ale mamy dużo mieczy ostrzy. Mamy kufer, w którym jest pełny set ostrzy. To nam coś tutaj, prawda, podniesie albo i nie. Mamy uchwyty na broń, manekiny. Lidia, słońce. Dziękuję. Zaraz tam z nimi porozmawiam, a najpierw się rozejrzymy, czy tutaj jest coś fajnego ukrytego. Dlaczego wszystko jest po angielsku? Nie wiem. Nie wiem, lecz się domyślam. Dobrze. No popatrzcie. Fajne. Tu? Tu też będą plecaczki? Nie. Tu? O, niedźwiedzie skóra, to się przyda akurat. Może w końcu ten, kurwa, quest zrobimy. Bo już go męczymy tyle czasu, że aż mi głupio. Babeczka tam sobie jakby chciała, to by już sama te skóry zebrała. Chociaż tam chyba nawet case tego questa był inny, żeby wybić miśki, które tam męczyły tam, nie wiem, osadę, czy cokolwiek to tam było. A nie po prostu, żeby jej przynieść skóry, ale nieważne, nieważne. Okej, okej. Potrzebujemy informacji, a nie. Ale nie bądź wrednym cipą. To było w zwiastunie. Tak, tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Zajebiste jest to gęba tutaj, nie? Tu ziomek krzyczy. Tu się napierdzielają na dole. Czekajcie, czekajcie, bo ja chcę w ogóle coś zobaczyć. Wiem, że on tam ważne rzeczy gada, ale... 38, mój 53 to palicho, ale... Nice. Widzisz, tutaj spada z nieba. Języki Nordów, mistrzowie. Wszyscy. Siwobrodzi, siwowłosi, siwi. Jak go pokonali? Czy nie po to tu jesteśmy? Jak ona mnie denerwuje. Strasznie mnie denerwuje ta laska, naprawdę. Oraz mitycznym symbolizmie. Tak, tak. Te wici, które wydostają się z ust norskich bohaterów. To jest krzyk. To akawirski znak, symbolizujący krzyk. Ale nie sposób dowiedzieć się, co ten krzyk oznacza. Chcesz powiedzieć, że użyli krzyku? Ale patrzcie, na środku jest smok i to całe zaplecione skrzydłami. Zajebiste. Och tak. Najpewniej coś związanego ze smokami. Albo samym Alduinem. Ciska, czy jest jakiś quest? Żeby pozbyć się tej tutaj oto pani. Nic nie znalazło się tutaj przez przypadek. A więc szukamy. Czy są wrota obliwione? A niech to. Potrafisz sobie wyobrazić coś takiego? Krzyk. Zdolny strącić z nieba smoka? Obawiam się, wygląda na to, że nie ma innego wyjścia.
Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tę sprawę, ale nie mamy wyboru. Świetnie. Miło, że już cię przyjęli w szeregi swojego małego kultu. Rozejrzymy się po niebiańskiej przystani i zobaczymy, co niech Talos macie w swej opiece. No popatrz tam, wołał cię. Dobra, gardło świata. Ja cisnę ten quest, bo chciałbym, wiecie, zrobić w końcu... zdobyć, przepraszam, nie zrobić, tylko zdobyć w końcu czyste niebiosa. To by było zajebiste, jakbyśmy mogli się tam wydostać na gardło świata, tam na samą górę właśnie. Góry i... prawie jak patec, tylko troszeczkę... kurwa, mniej niebezpiecznie. Ale no... jak tu ładnie, ogród tu mieli, kuźnię tu mieli. Ciekawe, czy tu można wykuć coś ekstra. Albo znaleźć coś ekstra. Kurwa, oczywiście, że biorę. W ogóle jakieś zarąbiste. Ale to jest chyba mod, nie? Tak mi się wydaje. Mimo wszystko. Czy jest tutaj coś, co się nazywa niebiańskie coś? Nie. Już myślałem, że skoro niebiańska kuźnia, to będę... o, nice, tutaj też coś będzie fajnego. O. Nice, suru! Mamy smocze rzeczy za darmo, inne dziwne sztabki. Litka. Słuchaj, bo ty musisz wnieść za mnie rzeczy. Te na pewno bardzo dużo Zawiodłem się na tobie, Litka. Myślałem, że więcej udźwigniesz. Czy w piecu sobie... mogłem sobie wypalić? A, dobra, już pali. Chociaż nie, bo to sztabki, nie rudy. To nie, i tak nie mogłem wypalić. Ale rozejrzyjmy się tutaj, bo ta niebiańska przystań z modami wygląda ładnie. W ogóle takie... kojarzy mi się to z takimi azjatyckimi świątyniami trochę. Nie sądzicie? Jeszcze to drzewko tam różowe, co kwitnie. Ładne, ładne, naprawdę ładne. Podoba mi się. A wam się podoba? Powiedzcie, że wam się podoba. Mam nadzieję, że wam się podoba. Bo mi się podoba. Nawet tutaj możemy łaźnie, żeby sobie stópki pomoczyć. Dobra, ładnie to wygląda. Słoneczko nam przyświeca tam z góry. Podeptamy troszkę roślin, krzaczków, innych dziwnych rzeczy. Przejdziemy jeszcze zobaczyć tutaj, bo to wygląda jak takie główne miejsce tutaj w tym ogrodzie. Tu sobie możemy usiąść i popodziwiać. Ewentualnie popełnić honorowe seppuku. Sudoku. Aż tak cię nudzę? A, dobra, nie będę takim hałem. Dobra, lecimy do Sipobrodych, nie będziemy przedłużać. Co to jest, Rorikstead? Lecimy do wysokiego Hrodgaru. Porozmawiamy sobie z Sipobrodymi. Powiemy im, ej pany, bo my potrzebujemy krzyku. Oni nam powiedzą, nauczyliśmy cię już wszystkiego. A ja im powiem nie. I nauczą mnie więcej. Przyszedłem. Halo. Halo, Argneir. Niech cię wiatr prowadzi. Skąd o tym wiesz? Kto ci o tym powiedział? Ostrza. Oczywiście. Mieszanie się w sprawy, które ledwo rozumieją, to ich specjalność. Tak. Ich lekkomyślność. Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Mówiłem, że co chuje. Niczego cię nie nauczyliśmy? Godzisz się być narzędziem w rękach ostrz? Pozwalać się wykorzystywać do ich celów? To, czego chcę, jest nieistotne. Tego krzyk... czyżby się okazało, że Alduina... nie można pokonać? Ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Niech nastąpi koniec. Nie, nie teraz. Najpierw musisz powrócić na ścieżkę mądrości. Widzisz, brat na ciebie nakrzyczał. Kto wie, ten wie. Wybacz mi.
Postąpiłem gwałtownie. Pozwoliłem, by emocje przysłoniły zdrowy rozsądek. Mistrz Einhard przypomniał mi o mym obowiązku. Decyzja, czy ci pomóc, czy nie, nie należy do mnie. No właśnie. Nie. Nie nauczę cię tego krzyku, gdyż go nie zna. A wy wiecie, kto go zna. Wie się smokogrzmot, lecz jego słowa mocy nie są nam znane. Nie żal nam tej straty. Dla smokogrzmotu nie ma miejsca na drodze głosu. Okej. Powstał dzięki ludziom żyjącym w czasach niewyobrażalnego okrucieństwa smoczego kultu. Poznamy go za niedługo. Ich umysły zostały przeżarte nienawiścią wobec smoków. Gdy poznajesz krzyk, staje się on nieodłączną częścią ciebie. W pewnym sensie to ty. Jeżeli chcesz poznać ten krzyk, musisz przyjąć całe jego zło. Okej. Jedynie Parturnax, mistrz naszego zakonu, jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli zechce, jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w arkanach drogi głosu. Dokładnie tak. Żyje w odosobnieniu, na samym szczycie góry. Rzadko z nami rozmawia, a do obcych. Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą. Tak, kurwa, tak! Nareszcie to będę mógł robić. Boże, to jest najlepszy moment tego wszystkiego. Bo teraz, jak będzie brzydka pogoda, to będę mógł krzyknąć i będzie pięknie, ładnie i zajebiście. Zajebiście! Kochani! Gdzie są schody? Ziomeczku. Aha, bo oni... Aha, no tak, na dziedziniec. Nie krzyczy się w środku, bo mogą się same ściany zwalić. A nie, czekajcie, już to robiliśmy. O, właśnie. Jeszcze wam easter egga pokażę, bo nie wiem czy... Znaczy, na pewno go znacie, ale... Ale jakby się nam udało wejść na samą górę, to... Spróbujemy go poszukać. Jest śmieszne. O nie, nie. Jednak nie jestem takim gorącym jaszczurem. Kuźwa, jak to klimatycznie wygląda. Ja pierdziele, jak ja się jaram tym gierom. Taka, ona już ma tyle lat, a jest dalej zajebista. Godzinę. Godzinę szli. No, na krzyż na podłogę. Suru. Już mogę? Nice. Tak jakbym troszeczkę pysk stegował. Paszcza mi się trochę zgięła, no ale już jestem, już jestem. No i skacz, czysta niebiesa, skacz, kurwa, z radości, skacz, a no gdzieśka, zajebicie, lato, w lecie jest ciepło, to tak jak po naszym krzyku. Magia, krzyki. A, pa, 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 czyste niebiosa, czy ja się... Właśnie. Bym się pośpieszył i by nie było tak dobrze. Ja bym cię za brudkę pociągnął. Lecz tylko na pewien czas. Droga do Parturnaxa jest usiana niebezpieczeństwami. Okej, okay. Ja się nim zajmę. Tarararararara, ta tarararara, ta tarararara, ta. Ale w następnym odcinku. Haha, zrobię wam to. Serio wam to zrobię, moi kochani. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subka. Będę naprawdę bardzo wdzięczny i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.